Maryjo, trwamy na modlitwie w tej wspólnocie apelowej, w Twym sanktuarium, aby Ci ofiarować owoc naszego życia. W tym dniu Jezus miał się objawić we wszystkich naszych czynach i sprawach. Przynosimy Ci więc radość naszego dnia chrześcijańskiego i smutek Jego pogańskich godzin. Patrzę na Ciebie, Matko Chrystusowa, gdy Ty przynosiłaś do świątyni jerozolimskiej owoc Twojego żywota, gdy złożyłaś go w ręce natchnionego Symeona, a on, patrząc na Ciebie i na Dzieciątko, wyśpiewał radosną pieśń wieczoru. Teraz pozwól odejść słudze swemu w pokoju, bo moje oczy oglądały zbawienie ludu. Królowo Polski, czy podczas tej apelowej modlitwy kończącej mój dzień mogłabyś wyśpiewać radość zbawienia
które widziałaś u mnie? Czy owoc tego dnia to czyn zbawienia? Czy dostrzegasz światło w życiu, czynach i w sercu i w oczach Twoich czcicieli? Czy miałaś wiele powodów dzisiaj, Matko, by radować się, widząc, że wielu spośród trwających na modlitwie przekazywało to światło dalej, innym, do wielu mrocznych miejsc i środowisk pogańskich? Czy możesz radować się, widząc, że Twoje światło jasnogórskie, bijące od tego obrazu, nie płonęło dziś daremnie, samotnie, bez zapalania następnych ognisk? Śpiewał kiedyś Symeon, patrząc na Ciebie, gdy trzymałaś w sanktuarium dzieciątko na ręku. Oczy moje oglądały światłość. Maryjo, przynosimy naszą pieśń. Przynosimy Ci pieśń naszego dnia i przynosimy Ci siebie. Jestem przy Tobie. Wygłaszam Tobie w sanktuarium jasnogórskim niejako proroctwo o cierpieniu, o mieczu, o rozdarciu, o Twoim wkładzie w powstanie wielu i o upadku z powodu znaku, któremu sprzeciwiać się będą. Maryjo, czy moje chrześcijaństwo dzisiaj jest na tyle wyraźne, aby budziło sprzeciw u ludzi złych, ateistów, tych, którzy odrzucają prawo Boże? Trzeba być zaniepokojonym, jeżeli w środowisku bezbożnym, zdemoralizowanym nasza osoba, styl życia i wygłaszane poglądy nie budzą sprzeciwu czy ataku. A tak wiele jest tych ataków, tak wiele jest dzisiaj poniżania katolików w publikacjach, w mediach. Wrogowie życia, Boga, cnoty czystości chrześcijańskiej domagają się likwidacji ustaw dzieciobójczych, zaleceń wychowawczych propagujących rozpustę. Chrześcijanie w sprawach wiary nie mogą zachowywać się zbyt potulnie, zbyt ugotowo. Nasze oblicze miało być wyraźne, nasze samookreślenie zdecydowane tak, tak, nie, nie. Jezus błogosławił tym, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Bożego, z powodu życia sprawiedliwego i domagania się sprawiedliwości dla krzywdzonych. Jezus mówił, iż nikt z Jego uczniów nie jest ponad Niego. Jego prześladowali, a i nas powinni. A jeśli staliśmy się już tacy układni, letni, nijacy, że nie odbijamy się na ogólnie pogańskim tle? Maryjo, Królowo Polski, nasza wieczorna modlitwa powinna być powtórzeniem Twojego wejścia do świątyni. Powinno się powtarzać proroctwo, odnawiać gotowość ofiary. Powinno rozbłyskiwać światło, które pozwoli w spokoju pójść na spoczynek. Błogosław i pozwól odejść tym, którzy przy Tobie trwali, z Tobą czuwali, o Tobie pamiętali. Niech odejdą z radością w oczach, z nadzieją ocalenia, z miłością, która pozwoli przetrzymać wszystkie uderzenia miecza w serce. Codzienna modlitwa apelowa to również nasze pamiętam, nasze czuwam, bo pamiętam, że mam wnosić pokój, a nie uspokojenie sumienia. Pamiętam, że mam być, ale nie stosować taryf łagodniejszych dla Bożych wymagań. Pamiętam, że znakiem moim jest krzyż, znak sprzeciwu u wielu. I znak ten nie może być jedynie maleńkim talizmanem na piersi i gestem do modlitwy. Znak ten musi być widoczny w moim zachowaniu. Sami mamy być znakiem Chrystusa ukrzyżowanego. Maryjo,
Patrzę na Twoje wejście z ofiarą, Jezusem. Słucham modlitwy ludzi w świątyni. Proszę Cię, aby moje codzienne trwanie było znakiem mojej miłości ku Tobie i zaufania Tobie. Polecamy Kościół Święty, papieża Franciszka, polski episkopat, obecnego tutaj wśród nas w czasie tej modlitwy księdza arcybiskupa Wacława, wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, ojcem przeorem, wszystkich ojców, braci, kleryków, nowicjuszy, postulantów, wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców Jasnej Góry, wszystkie intencje wpisane w Wielką Księgę Apelową. W szczególny sposób polecamy Marię Dudek w 93. rocznicę jej urodzin. Polecamy również jubilatów 45. rocznica ślubu Urszuli i Marka. Proszę o zdrowie dla Ewy, Magdaleny i całej mojej rodziny. Polecamy w tej modlitwie wszystkie rozgłośnie radiowe, telewizję Trwam, cały zespół redakcyjny. Te wszystkie intencje pragniemy włączyć w rozważaną tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas przebywbawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O apelowe błogosławieństwo prosimy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Na różnych drogach człowiek zmierza do spotkania z Jezusem. Krótka była droga pasterzy z pól betlejemskich, ale już długa droga była mędrców ze wschodu, aby uznać w nim Boga człowieka. A co nam przeszkadza, ludziom XXI wieku, na naszych drogach spotkań, aby dążyć do Jezusa? Przemądrzałość, która oddziela rozum od wiary, i brak pokory, aby przyklęknąć i uznać Jezusa Bogiem i Zbawicielem. W duchu dzisiejszego rozważania chcemy dzisiaj jeszcze wspomnieć osobę biskupa Ryszarda Karpińskiego z Lublina, szczególnego protektora i opiekuna Polonii i Polaków rozbieganych po całym świecie. Szczególnego również tutaj pielgrzyma na tę naszą stację zawierzenia Bogu. Mógł dzisiaj już powiedzieć: teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, aby moje oczy ujrzały zbawienie w Jezusie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.